Komitet wyborczy SLD Lewica Razem z powiatu ostruckiego jest kolejnym, który przedstawił swoich kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Kolejnym też, który na swoją przedwyborczą konwencję zaprosił znanego polityka. Ostrucką Lewicę wsparł europoseł Janusz Zemke. Większość kandydujących osób to nie są osoby należące do jakiejkolwiek partii. Nasze listy bowiem są otwarte, jest tutaj bezpartyjny zdecydowana większość. Cieszę się, że tutaj są i nauczyciele, i przedsiębiorcy, i działacze społeczni. Kilkadziesiąt aktywnych osób. Przekonany jestem, że jeżeli wejdą nasze koleżanki czy koledzy do sejmiku, do Rady Miasta i Powiatu, to będą tam aktywni. Będą działali dla Ostrudy. Ostrudza wygląda nieźle, ale ma też jak każde miasto problemów sporo. Mnie się wydaje, że taki podstawowy problem, który dzisiaj wszyscy mamy, to tworzenie takich warunków, żeby nasi następcy chcieli tutaj pozostać, żyć, mieszkać. Spotkanie było oczywiście poświęcone prezentacji kandydatów. Nie obyło się jednak bez gorzkich słów w stronę obecnie rządzących i zapewnień, że Lewica ma pomysł i plany, jak poprawić życie mieszkańców naszego regionu. No przede wszystkim chcemy zawalczyć o sprawy, które dotyczą rodziny, które dotyczą bezpośrednio ludzi. Mianowicie chodzi o budowę przedszkoli, żłobków. Chodzi o sprawną, funkcjonującą dobrze opiekę zdrowotną, chodzi o badania i leczenie specjalistyczne, ale w tej sferze materialnej chcemy zadbać o infrastrukturę. Mamy na myśli tutaj drogi wojewódzkie, drogi powiatowe. No sam przykład Ostrudy, przejazdu kolejowego i uciążliwość przejazdu przez miasto mówi samo za siebie, jakie stoją przed nami zadania. Kandydaci SLD Lewica Razem pochodzą z różnych środowisk, są w różnym wieku, ale jak sami mówią, ich serce jest po tej samej właściwej stronie. Czy przekonają do siebie wyborców? O tym przekonamy się po niedzielnych wyborach. To już przysłowiowa ostatnia prosta w wyścigu do wyborów samorządowych. Kandydaci prężą muskuły, komitety zachęcają do głosowania. Ostrucka Koalicja Obywatelska ostatnie dni kampanii przeznaczyła na plenerowe spotkania z mieszkańcami. Apelowali o uczestnictwo w wyborach, promując swój flagowy pomysł, czyli kartę ostrudzianina. Mieszkańcy oczywiście przysłuchiwali się z uwagą wszystkim wyborczym obietnicom. Niektórzy chwalili pomysły, inni mieli własne propozycje na uatrakcyjnienie Ostrudy. Dobrym pomysłem byłoby wybudowanie skateparku. To jest dobra inicjatywa dla młodzieży, bo nie siedzą przy komputerach. Mogą po prostu wyjść na świeże powietrze, jak jest teraz na przykład taka ładna pogoda. To ludzie, że tak powiem, różnie reagują, że my jeździmy gdzieś w miejscach nieodpowiednich, denerwują się na nas. A petycję, którą prowadzę z młodzieżą, która jest widać za mną, to jest dobra inicjatywa. Nie jestem związany z żadną partią polityczną, ale jestem mieszkańcem Ostrudy od urodzenia. Mieszkam tu prawie 60 lat, nigdzie się stąd nie wyprowadzałem. Płacę tutaj podatki i uważam projekt Karty Mieszkańca za świetny. Na pewno warto, żeby mieszkańcy miasta zintegrowali się, poczuli jedność i taka karta mieszkańca spowoduje, że każdy mieszkaniec, który taką kartę będzie miał w swoim portfelu albo przy sobie, będzie czuł się mieszkańcem Ostrudy, będzie bardziej dbał o miasto, będzie bardzo z tym miastem zintegrowany. Plenerowe spotkanie z mieszkańcami Ostrudy było ostatnim przed niedzielnymi wyborami eventem zorganizowanym przez Koalicję Obywatelską. Teraz wszystko w rękach wyborców. Kochani mieszkańcy Ostrudy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za aktywny udział w naszych spotkaniach, piknikach rodzinnych, wsparciu, kreowaniu pomysłów na to, jak nasza Ostruda ma wyglądać. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, stawialiśmy przede wszystkim na ciekawe pomysły. Za mną stoi rzesza wspaniałych ludzi zaangażowanych z pomysłami na to, jak ma wyglądać Ostruda. Po wyborach zrealizujemy kartę mieszkańca. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy urnach wyborczych. Ile komitetów, tyle obietnic, ilu kandydatów, tyle różnych pomysłów na zmianę w wizerunku miasta i sposobie zarządzania Ostrudą. Niedzielne wybory pokażą, kto był najbardziej przekonujący.
Kiedy to było, kiedy miało się tych lat? No właśnie. Są to najlepsze lata życia, czas bez troski, dziecięcej zabawy i dosłownego poznawania otaczającego świata. Diabeł tkwi w szczegółach. Ważne, by szkoła kojarzyła się dobrze. Lubię tę szkołę, ponieważ poznałam tutaj naprawdę dużo przyjaciół. Mamy przefantastycznych nauczycieli, cudownego dyrektora, którego pozdrawiam. Ogólnie to mamy takich nauczycieli, którzy wszystko rozumieją, jeżeli mamy jakiś problem, zawsze możemy się do nich zgłosić i oni zawsze w każdych sprawach nam pomogą. Lubię szkołę dlatego, że są fajni nauczyciele, że mam fajnych kolegów i koleżanki i wszystko jest fajne. Szkoła, do której uczęszczaliśmy, bez dwóch zdań różni się od obecnej. Wraz z postępem czasu nastąpił widoczny jej rozkwit, co na uczniach robi wrażenie. Dobre wyposażenie jest na przykład w sali od geografii, jest bardzo fajna tablica, różne przyrządy, na przykład również też do chemii, różne substancje. Może i talenty mamy takie same. Uczy się śpiewać w szkole i w domu ćwiczą. Ale z pewnością dziś łatwiej jest rozwijać je. Kadra pedagogiczna czuwa i skupia się na wyławianiu wyjątkowo uzdolnionych. W ten sposób najlepsi motywują tych mniej aktywnych. W małych społecznościach wzajemna pomoc jest zauważalna i naturalna. To był doskonały rok dla Mielnickiej Oświaty, zarówno pod względem finansowym, jak i ogromnych sukcesów dydaktycznych. Ogromna ilość uczniów, którzy uzyskali najwyższe nagrody z rąk kuratora, wojewody, podziękowania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, uniwersytetów. Mamy niezwykle zdolną młodzież, ale teraz zbieramy plony tego, co zasieliśmy na początku nie tylko tego roku, ale i wcześniejszych lat. Ogromne pieniądze, które zostały zainwestowane w oświatę, w dokształcanie nauczycieli, w wyposażenie pracowni, takie naprawdę nowoczesne, dziś daje efekty. Dzień Edukacji Narodowej w Niedzicy to okazja do podziękowań i gratulacji, to fakt, ale również do pokazania się, do zaprezentowania działań na rzecz najmłodszych, do utwierdzenia wszystkich, że mała miejscowość może zapewnić równie dobre warunki do nauczania jak miasto. W tej kadencji powstały dwie sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej w Łynie i w Szkole Podstawowej w Napiwodzie. Zdecydowanie to poprawi warunki pracy, bo przy okazji sal powstały również sal gimnastycznych, powstały również sale dydaktyczne, które zostaną świetnie wyposażone właśnie na takie nowoczesne pomoce dydaktyczne. Lata spędzone w szkole mają owocować w dorosłym życiu i to od nauczycieli w dużej mierze zależy, jakie będzie nasze społeczeństwo w przyszłości. To duży obowiązek, jednak odpowiedzialność za młodego człowieka spoczywa nie tylko na rodzicach. Najmłodsi mieszkańcy Mławy, a także dorośli, mają do dyspozycji kolejne miejsce, w którym mogą aktywnie spędzać wolny czas. Oddano do użytku nowoczesny plac zabaw w zabytkowym parku miejskim. Obiekt o powierzchni 1200 m2 znajduje się na tyłach Pałacu Ślubów tuż przy kortach tenisowych. Największy z tego typu powstałych. Jego wartość 960 tysięcy złotych. Mówimy o kosztach wykonawcy, ponieważ projekt był już opracowany wcześniej, w 2015 roku, nawet chyba 2013. W 2015 był modernizowany, ponieważ musieliśmy tutaj dokonać pewnych zmian. Dla dzieci te urządzenia, począwszy od najmłodszych do starszych, ja przyznam, że ten pająk robi największą furorę i obawialiśmy się, że dzieci w ich wieku nie będą korzystały z tego. Okazuje się, że dzieciaki są sprawne, odważne, no i oblężenie pająka, pajęczyny, jak niektóre mówią. Ale dla dorosłych jest siłownia zewnętrzna i tutaj pokoleniowo będzie można się spotykać. To jest bardzo ważne, że młodsze dzieci będą spędzały czas na tych innych urządzeniach, ale będą podpatrywały, co dorośli robią. To właśnie dzieci były pomysłodawcami budowy nowego placu. Kilka lat temu delegacja ze szkoły podstawowej nr 7 odwiedziła Urząd Miasta w Mławie z petycją do burmistrza, zawierającą prośbę, żeby powstał nowy plac zabaw, ponieważ w kolejce na zabawki w tym pierwszym, wybudowanym w 2008 roku, trzeba za długo czekać. Na nowym obiekcie dzieci dowoli mogą korzystać z wielu urządzeń. Wszystko nam się podoba. Zjeżdżałam, huśtałam się i byłam na siłowni. Na tamtym pajęczaku i prawie wszędzie.
Na placu poza atrakcjami dla dzieci znalazła się siłownia z 10 urządzeniami sprawnościowymi. Można tu przyjść z każdym. Z rodzicami, z dziadkiem, z moim kolegą. Są różne ćwiczenia dla mam, które można bardzo fajnie wykorzystać, żeby mam się nie nudziło. Na terenie nowoczesnego obiektu ustawiono 5 ławek parkowych, 2 kosze na śmieci i 2 tablice informacyjne. Wszystko znajduje się na solidnej i bezpiecznej nawierzchni. Estetykę placu podnosi 220 nasadzonych krzewów. Szyjemy sport na miarę, sportowa rodzina. To nazwa niezwykłej akcji zorganizowanej w Nidzicy. Chodziło o zmobilizowanie jak największej liczby osób, które wezmą udział w sportowych zajęciach. Do zabawy zaproszono rodziny. Mogły brać udział tylko pary, osoba dorosła plus dziecko. Żeby jeszcze bardziej zachęcić do uczestnictwa, zajęcia prowadzili znani sportowcy. Piłkarz ręczny Marcin Lijewski, siatkarz Krzysztof Ignaczak oraz koszykarz Cezary Trybański. Te nazwiska przyciągnęły tłumy. Dzisiejsza impreza jest super przygotowana, można się miło zmęczyć i zarażać się sportem. Ten dzień jest bardzo fajny, wszystko jest ładnie dopracowane i jest bardzo miła atmosfera. Świetna zabawa połączona była z rywalizacją sportową. To był główny cel organizatorów imprezy. Bawili się wszyscy, uczestnicy, widzowie oraz sportowe gwiazdy. Dla nas to jest jakby nowa inicjatywa z racji tego, że angażujemy tutaj w tym wszystkim rodziców. To jest coś unikatowego, bo do tej pory były kampy, gdzie były tylko same dzieciaki, a tutaj angażujemy czas. Chcemy trochę rodziny na plus, żeby dziecko mogło spędzić więcej czasu ze swoim rodzicem. Myślę, że fajnie się tutaj bawią zarówno rodzice, jak i dzieci. Współorganizatorami akcji był burmistrz Nidzicy, Nidzicki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ministerstwo Sportu. Miejmy nadzieję, że nie była to jednorazowa impreza, bo pomysł bez wątpienia wart jest kontynuacji, o czym może świadczyć frekwencja.